Siema, a dzisiaj z nami taki Mini Cooper S R56. Jest to 1.6 turbo, seryjnie 177 koni. Oczywiście auto nie jest już w serii, także może po kolei opowiem Wam, jakie modyfikacje przeszło. Na początku robiliśmy w tym aucie stage, powiedzmy drugi. Była zamontowana trochę większa turbina z wersji JCW, większy intercooler i większy downpipe. Na tym setupie, na seryjnym sterowniku, uzyskaliśmy moce około 260-265 koni. Oczywiście właściciel stwierdził, że chce jeszcze tych koni troszeczkę dołożyć tutaj. Także zaczęliśmy myśleć nad nowym setupem. No i już Wam pokazuję ten nowy setup. No więc zdecydowaliśmy się na turbinę z Mercedesa A45 AMG. Jest to turbina BorgWarner. Trochę było problemu, żeby ją tutaj zmieścić. Jak widzicie, oryginalny blow-off z niej został wycięty, tutaj zespawana. Blow-offa daliśmy zewnętrznego. Zrobiliśmy też duży 3-calowy downpipe, kolektor wydechowy pod twin scroll, duży dolot powietrza cały z nierdzewki, duży intercooler. No i w tym momencie zaczęliśmy strojenie na fabrycznym sterowniku, ale napotkaliśmy trochę problemów po drodze, gdyż po prostu seryjny układ tryskowy zaczął nie wystarczać pod generowane moce i były dwa wyjścia. Mogliśmy kombinować z większymi wtryskiwaczami, z większą pompą paliwa wysokiego ciśnienia, gdyż jest to oczywiście silnik na bezpośrednim wtrysku, lub mogliśmy wybrać drugą opcję, czyli przejście na sterownik standalone. Tak też zrobiliśmy, zamontowaliśmy tutaj EMU Black. Zrobiliśmy kolektor dolotowy z aluminium z wtryskiwaczami Bosch 630. Także zrobiliśmy konwersję tego silnika na pośredni wtrysk, co ułatwiło nam strojenie i setup jest przygotowany pod dalsze zmiany. Ok, co do silnika. Silnik jest tutaj całkowicie seryjny, chodzi mi o słupek oczywiście, jest nigdy nie otwierany, nie jest odprężony. W serii jest tutaj prawie 11 do 1 stopień sprężania. Także bardzo dużo jak na silnik turbo. I oryginalnie jest już on dość wysilony. No i oczywiście zaczęły się kombinacje, co tutaj zrobić, żeby nie wysadzić tego silnika przy doładowaniu, które teraz z niego dmuchamy, czyli prawie 1,8 bara. Przypomnę, że seryjnie jest to 0,8-0,9. Także zamontowaliśmy tutaj wtrysk alkoholu z wodą w dolot. Jest to zestaw Snow Performance z dużym zbiornikiem w bagażniku. Zrobiliśmy też lepiej przelotowy kolektor dolotowy z większą przepustnicą. To bardziej po to, żeby wygenerować dużą moc górą. Zrobiliśmy mapę w ten sposób, że moc narasta liniowo i przy samej górze mamy dopiero maksymalne 320 koni, po to, żeby po prostu nie pogiąć korbowodów przy niskich zakresach obrotów i dużym momencie. Także dzięki wszystkim tym modyfikacjom udało się osiągnąć 320 koni i 372 Nm. Zobaczcie, tutaj mamy wykres. Co czyni to Mini najmocniejszym takim setupem w Europie z seryjnym silnikiem? A jak to jeździ, zaraz Wam pokazuję. No i oczywiście, żeby przenieść tą moc na asfalt, mamy tutaj pół slick Federala. Po nagrzaniu bardzo dobrze się odpycha. Oczywiście szersza felga. Z hamulców mamy zacisk czterotłoczkowy z Alfy, większą tarczę. Hamuje to znakomicie, także myślę, że fajnie można tym polatać.